Z Ewangelii, według świętego Mateusza. Gdy Anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: Witajcie! One podeszły do Niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: Rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Hmm. Więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Nieraz się mówi, że prawda ma moc, moc, która przebija się przez różne kłamstwa. Ale czy pogłoski, czy różnego rodzaju sprefabrykowane kłamstwa, dobrze opłacone, też nie mają takiej mocy zagłuszania prawdy? Czy prawda nie jest często i w dzisiejszym świecie mocno zagłuszana, fałszowana? Wydaje się, że coś jest prawdziwe, a tak naprawdę jest tylko tło prawdziwe, a sedno jest wypaczone. Pan Jezus jest zawsze kłopotliwy, kłopotliwy dla wielu, kłopotliwy dla tych, którzy nie należą do Niego, dla tych, którzy chcieli Go uciszyć, kłopotliwy dlatego, że mówi prawdę, dlatego, że sam jest prawdą, jest źródłem różnych kłopotów. A my byśmy chcieli mieć życie usłane różami, bez kłopotów, bez zmartwień, bez trudności i przeciwności. Jeżeli ktoś sobie wyobraża Pana Jezusa, że właśnie przyszedł na świat po to, żebyśmy nie mieli kłopotów, jeżeli ktoś sobie wyobraża Pana Jezusa, że Pan Jezus zaprasza Go na wielką przygodę, będzie z Nim tylko przyjemnie, wspaniale, nie będzie żadnych trudności, a może będą same jakieś przyjemności duchowe, jakieś zloty, uniesienia, jakieś radości. Mogą temu towarzyszyć, ale nie są celem. Celem jest zjednoczenie z Bogiem. Wyrwanie się z tego świata do wieczności. A to wyrywanie, to często kosztuje. To jest walka. Święty Paweł przypominał Tymoteuszowi, weź udział w trudach i przeciwnościach. Jeżeli chcesz być dobrym żołnierzem Jezusa Chrystusa... Pan Jezus powiedział: Jeżeli ktoś sobie myśli, że przyszedłem przynieść pokój, nie, przeciwnie, przyszedłem przynieść miecz, przyszedłem rzucić ogień na ziemię, pragnę, żeby on zapłonął. I ten ogień to jest zmaganie. Właśnie w ogniu prześladowań rozpala się Duch Święty. Święty Paweł i Sylas, kiedy byli w więzieniu, zakłóci w dymy, w kalidany razem z różnymi przestępcami, kryminalistami, wtedy śpiewali hymny na cześć Boga i stąpił na nich Duch Święty. Zostali napełnieni duchem świętym, i kajdany opadły. Nawet strażnik z całą rodziną przyjął chrzest, nawrócił się, kiedy to wszystko zobaczył. W tym polega siła prawdy, siła polegania nie na własnych środkach, tylko na samym Bogu. Natomiast rzeczywiście toczymy pewnego rodzaju walkę, bo dzisiejszy świat jest napełniony bardzo dobrze opłacaną. Można by powiedzieć, jak to mówił święty Jan Paweł II, e, scentralizowaną grupą bogatych środków masowego przekazu, tak zwanego głównego nurtu, którym często bardzo e, informacja o Chrystusie żyjącym, stałym, informacja o tym, że Chrystus właśnie już zaprasza nas, i e, tu na Ziemi jesteśmy przejściowo, więc zaprasza nas na drogę do życia ze swoim Ojcem. Informacja często jest spychana na plan dalszy, czasem jest wyśmiewana, a czasem w ogóle jest przemilczana, żeby tak jakby jej nie było włożona między bajki. Nieraz słyszę na przykład o zwiastowaniu o tym, że Chrystus spotkał kogoś, Chrystus zmartwychwstały, żywy. I to jest bardzo piękne. No, świadectwa ludzi nawróconych. Ale niepokoi mnie jedna rzecz. Czasem słyszę, w tych właśnie świadectwach, że no, ja nie spotkałem historycznego Jezusa. Ja spotkałem żywego, obecnego, prawdziwego. Jakby tamten historyczny był nieprawdziwy, jakby tamten nie był tym samym zmartwychwstałym Chrystusem. Fakty historyczne, które czasem właśnie te fakty trzeba widzieć szerzej niż tylko w czasie i przestrzeni, widzieć je z perspektywy nieba, z wieczności. I bezkresnej tej Bożej obecności, którą nie da się zamknąć w jakiejś przestrzeni, yy, widzimy, że faktem historycznym tu na Ziemi jest pusty grób. Faktem historycznym są, jak słyszymy w Ewangeliach, różnego rodzaju, czy to płótna, chusta. I w ostatnim czasie, kiedy rozwija się nauka, nauki ścisłe, yy, można te, Artefakty, te świadectwa, tych przedmiotów, które dotarły aż do dnia dzisiejszego, badać od strony historycznej i dzisiaj można by nazwać te materiały świadectwami, świadkami zmartwychwstania. Świadkami tej tajemnicy, którą nazywamy zmartwychwstaniem. stanie Zmartwychwstanie to nie jest wskrzeszenie, reanimacja, powrót do takiego samego życia. To jest przejście do innej rzeczywistości, tam, gdzie już nie ma cierpienia, nie ma śmierci, nie ma ograniczeń czasoprzestrzennych. Pan Jezus przez zmartwychwstanie pokazuje nam, że kiedy my zmartwychwstaniemy z duszą i ciałem, przejdziemy do innej rzeczywistości. Nie będziemy reanimowani, tak jak był reanimowany łazarz, czy chłopiec na ale będziemy w innej rzeczywistości. Będziemy mieli. Nowe, to samo, ale uwielbione ciało, zjednoczone z oczyszczoną duszą. Duszą, która będzie napełniona Bożą Obecnością, będzie zjednoczona z duszą Chrystusa. W tym człowieczeństwie Chrystusa będzie też nasze człowieczeństwo się odnajdywało. I zachęcam, żebyśmy, żeby czasem, właśnie sięgnąć do takich świadectw historycznych. Dzisiaj nauka pozwala zbadać na przykład całą turyński, na przykład chustę z Manopello. Niektórzy mówią, że właśnie całą turyński to jest, jak Grzegorz Górny to badał. Wyniki badań wielu naukowców jakby zebrał w tej książce i zauważył, że jest to świadectwo śmierci pana Jezusa. Jest to owinięty. Człowiek, w tym płótnie, który umarł, ale który nagle zniknął, jakby prze, przebił się czy przemknął przez te płótna, zostawiając ślad, którego dzisiaj, nawet przy obecnym poziomie nauki i techniki, nie jesteśmy w stanie powtórzyć. Nie ma takiej lampy, która by tak naświetliła płótno i zostawiła taki yy, właśnie rodzaj negatywu z kolei chusta z manopello zrobiona z najdroższego materiału, którym jest bisior, czyli taka bawełna, czy takie włókno z małży, soce z, z morskiej małży, która się nie daje farbować. Natomiast na tym obliczu, na tym materiale manopello, możemy pod światło zobaczyć, że się odbiło oblicze, jakby już z martwych stałego Chrystusa. Tu są oczy otwarte, tu zamknięte, ale rany są te same. Jeżeli pojedziemy pod Paryż y, Argentale jest w katedrze przechowywana tunika, która również gdy nałożymy na całun y, zauważymy, że są te same rany tego samego człowieka i ta sama grupa krwi, czyli AB Rh-, również ciekawe, że na w różnych miejscach świata, w różnych miejscach, gdzie się działy tak zwane cuda eucharystyczne i zbadano grupę krwi, jest też ta sama grupa krwi, czyli AB Rh-. Ale wracając jeszcze do naszych rozważań, warto zobaczyć, że te świadectwa, można powiedzieć, dzisiaj możemy je odczytywać, mają na to odpowiednie narzędzia, te świadectwa one tylko jakby przygotowują grunt do wiary. Można zauważyć, że na przykład y, naukowiec y, ze Stanów Zjednoczonych, Żyd, który był nieochrzczony, który myślał, że przez godzinę zbada płótna w Turynie, czyli tak zwany całą turyński i, i będzie już po sprawie. Do tej pory bada wiele lat, przyjął chrzest po wielu latach, nawrócił się na katolicyzm. Natomiast drugi z kolei, były katolik, który stracił wiarę, y, pomimo udowodnienia, że Właśnie w tej tunice ar był sam Chrystus, to jednak On no, nie przyjął wiary. W związku z tym można by powiedzieć, że jedni, tak jak Piotr, wszedł do pustego grobu, zobaczył płótna i zobaczył. I dalej nic się nie działo. Natomiast jak Jan wszedł, zobaczył, od razu zrozumiał. Nie tylko zrozumiał Pisma, że Pan Jezus ma zmartwychwstać, ale też je przyjął. Przyjął do serca. Uwierzył, zaufał, że, że rzeczywiście to jest znak, że Pan Jezus żyje. Ale oprócz takich jakby niemych świadków z martwych stania, jako ludzi nie mamy świadków z martwych stania, tylko są świadkowie zmartwychwstałego stałego Pana Jezusa. Mamy kobiety. Ktoś powiedział, że kobiety najszybciej rozgłaszają wiadomości, takie dobre, że ktoś był martwy, nagle ożył. To są sensacje, czasem ja nieraz mówi się o plotkowaniu, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu, roznoszenie prawdziwych, dobrych wiadomości, kobiety mogą naprawdę dużo dobrego uczynić. Zresztą, gdybyśmy zobaczyli pierwsze wieki chrześcijaństwa, to kobiety bardzo często zajmowały się rozpowiadaniem dobrej wiadomości od sąsiadki do sąsiadki. Kobiety opowiadały o żywym Panu Jezusie. Z kolei ukazywanie się Pana Jezusa, tak zwane chrystofanie, powodowały, że ich wiara stawała się bardzo silna, bardzo mocna. Nie zbudowana już na samych tylko faktach historycznych pustego grobu i tych śladach, ale już na samym osobistym spotkaniu z Panem Jezusem. To spotkanie odmieniało. Piotr, jak usłyszał, czy miłujesz mnie po trzykroć, najpierw miłością bezinteresowną, agapę, więcej niż oni, niż Jan na przykład. Więc Piotr odpowiadał pokornie, o te, czyli kocham Cię jak przyjaciel. Potem drugi raz o, o miłość bezinteresowną, w ogóle, Piotr znowu mówił, że jest przyjacielem, aż w końcu Pan Jezus zapytał trzeci raz, w ogóle, czy jesteś moim przyjacielem. I wtedy sobie Piotr przypomniał, że po trzykroć zaparł się swojego przyjaciela. Powiedział: Nie znam tego człowieka. Nie wiem, o czym mówisz, kobieto. Boję się do niego przyznać. Nie chcę mieć ni z nim nic wspólnego. I wtedy Piotr, wręcz można powiedzieć, ze smutkiem w sercu powiedział: Panie, Ty wszystko wiesz, ty pamiętasz to, co uczyniłem, ale Ty wiesz, że nadal chcę być Twoim przyjacielem. I Pan Jezus nie rezygnuje z Niego powołuje go i zaprasza, żeby pas owce, pas baranki. Dzisiaj, kiedy patrzymy na te informacje, które zostały przekazane przez żołnierzy, można powiedzieć, oni powinni być tymi naocznymi świadkami zmartwychwstania. Ta kohorta bodajże miała mieć aż 16 żołnierzy. Kamień, który zatoczyli, waga tego kamienia dochodziła do dwóch ton. I wyobraźmy sobie, takie taki uzbrojony oddział, 16 żołnierzy, stoi na warcie, pilnuje. I oni potem mówią, a myśmy spali. To przyszli jakoś tak, niezauważenie, otworzyli ten grób, wyjęli pan, ciało pana Jezusa i wykradli. Za to powinni być ukarani. Ale oczywiście Sanhedryn miał już odpowiedni plan, że pomówimy, wybawimy was z kłopotu piła wam nic złego nie zrobi, a jeszcze sobie zarobicie. No i w związku z tym, rzeczywiście, wybór albo ponoszenia konsekwencji za to, że nie upilnowali pana Jezusa, jego ciała, albo wybór, że nie tylko zostaną zwolnieni z tej odpowiedzialności, ale jeszcze na tym dobrze zarobią, a całą winę zrzucą na uczniów pana Jezusa, podjęli się takiej właśnie kolaboracji. Bardzo często i dzisiaj może się zdarzyć, że dziennikarze nie przekazują wiadomości bezinteresownie. Wielu dostaje pieniądze. Pamiętamy, kiedy był wielki głód na Ukrainie, i w prasie zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, i czy w krajach takich jak Francja, czy Anglia, przedstawiany był Stalin jako taki dobry wujaszek. I wszyscy dziennikarze, którzy przyjeżdżali do Związku Radzieckiego, czy byli na Ukrainie, potem wracali i mówili, że tam jest dużo jedzenia, wszyscy są szczęśliwi, to jest kraj mlekiem i miodem płynącym, nie ma żadnego głodu i wszyscy w to wierzyli. Ale był taki dziennikarz angielski, który przedarł się przebraniu i zobaczył jaka jest rzeczywistość. I kiedy to zobaczył na własne oczy i chciał o tym dawać świadectwo, to nawet chciano go w Anglii zamknąć do psychiatryka, ponieważ był jedynym, który twierdził, że jest inaczej niż wszyscy pisali w wszystkich innych gazetach. Aż w końcu, po jakimś czasie, okazało się, że tamci kłamali, tamci pisali nieprawdę, ale ta pogłoska i tak trwa. Tutaj jak z pogłaskami o czarnej legendzie, na przykład Piusa XII, wymyślonej, sfinansowanej przez Związek Radziecki. Czy inne legendy, które krążą o Kościele katolickim. Dzisiaj musimy sobie zdać sprawę, że stoimy w obliczu takiego zmagania się o prawdę, żeby bronić prawdy. Człowiek, który chce zarobić, to musi się zdecydować, czy rzeczywiście będzie chciał zarabiać kłamiąc, bo najczęściej za Kłamstwa jako dziennikarz może dostać pieniądze, czy też chce być niezależny, chce naprawdę być sługą prawdy, sługą słowa i może czasem zarobić szykany, czy nawet groźby i, i może stracić życie za to właśnie, że broni prawdy. Ksiądz Jerzy Popiełuszko był tego przykładem. Sam mówił, że kłamstwo, cytując prymasa Wyszyńskiego, jest detaliczne. Kłamstwo wymaga sfinansowania, Wymaga pieniędzy. Natomiast prawda i sług, słudzy prawdy yy, przez to, że angażują się w obronę prawdy, oni już stają się sami, jakby niezależni od tego, nie chcą na tym zarabiać, od, odkrywają w tym wielką moc, że człowiek, który stoi po stronie prawdy, staje się jakby uzbrojony w jakąś szczególną moc. Moc, która daje odwagę, daje siłę. Natomiast jeżeli zostanie złamany poprzez szykany, poprzez różnego rodzaju trudności, które go spotykają i nie będzie miał w sobie ducha świętego, to szybko się załamie. Tak jak ta, to słowo Boże rzucone w taką płytką, skalistą glebę. Na początku zacznie wzrastać, ale przyjdą przeciwności i usknie. Tak samo jest z człowiekiem, który dowiedział się o Chrystusie, nawet może. Miał osobiste spotkanie, ale nagle przestraszył się i wycofał. Nie chciał mówić o Chrystusie. Iluż to dzisiaj katoliku chce mieć tak zwany, w cudzysłowie, święty spokój, żeby go ktoś w pracy, czy w szkole, czy jakiś sąsiad, czy kolega nie, na, nie wyśmiewał, że jest taki pobożny, że jest taki kościółkowy, czy taki właśnie oszołom, to woli się wycofać, wejść w tłum i nie dawać świadectwa. Za to głośni, krzykacze y, będą słyszeni ci, którzy właśnie za pieniądze oszukują. Za pieniądze potrafią no, wiele uczynić, no, bardzo się zaangażować, bo widzą wymierny z tego jakiś rodzaj korzyści. Ale my mamy inne korzyści. Te korzyści to jest przede wszystkim czyste sumienie, te korzyści to jest szczęście wewnętrzne, pokój serca, radość, te korzyści. One się już tutaj na ziemi zaczynają, a w ostateczności to będzie największa korzyść bycia zawsze na wieczność z Bogiem, ze świętymi. I myślę, że dzisiaj trzeba prosić Pana Boga o ducha świętego dla nas, żebyśmy się nie dali skorumpować za jakieś marne srebrniki judaszowe, jakieś pieniądze z Sanhedrynu, żeby służyć jakiejś pogłosce, jakiemuś kłamstwu, które bardzo jest podobne do prawdy, a prawdą nie jest. I żebyśmy mogli zawsze być uczniami Chrystusa i Jemu służyć. Na tę drogę służby Chrystusowi przyjmijmy błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.